Remont ulicy Tuwima trwa od 16 sierpnia. Prace obejmują całą ulicę, od skrzyżowania z ulicą Matejki, aż do skrzyżowania z ulicą Chopina. Z samego remontu mieszkańcy są zadowoleni. W końcu, z końcem bieżącego roku, będą mieli wyremontowaną ulicę. Prace jednak wchodzą w kolejny etap i przejazd ulicą staje się coraz trudniejszy. Wymijanie koparek, sprzętu ciężkiego oraz materiałów do budowy jest nie lada wyzwaniem dla kierowców. Dla samych robotników pewnie także. Mieszkańcy już raz prosili, aby na okres przeprowadzonych prac na prostopadłej ulicy Chopina został wprowadzony ruch dwukierunkowy. Miejski Zarząd Drugi Mostów nie przychylił się jednak do ich prośby i ruch został po staremu. Remont obejmuje m.in. przebudowę jezdni, chodnika, miejsc postojowych i ciągu pieszego ze schodami terenowymi wraz z ich odwodnieniem. I to naprawdę mieszkańców cieszy. Nie cieszy ich jednak to, że na okres przebudowy nie można zmienić kierunku jazdy ulicy obok, co zdecydowanie udrożniłoby ruch.